120. Na jakiej podstawie? Artykuł 129 i 4. Ale to czego? Tak, a ta ustawa mówi, że policja ma prawo zbadać trzeźwość w uzasadnionym przypadku. Jakiż to jest uzasadniony przypadek? Mogę prosić, żeby pan zjechał na bok? To porozmawiamy. Dobrze. Nie. Albo pan prowadzi ze mną czynności, albo nie. Proszę zjechać, ja dojdę do pana. Dobrze. Już może dmuchnie i czekamy. Niech on mi wytłumaczy to, bo to jest wiesz. Proszę pana. Tak? Zgodnie z tym artykułem, tak jak pan mówi, i z pismem, które przyszło z Komendy Głównej. Ostatnio też mieliśmy takie spotkanie. Dokładnie tak, i ja to sprawdziłem. No dobrze, to przyszło pismo po pana naszym ostatnim spotkaniu. Tak? Chętnie się z nim zapoznam. Rozmawiałem, a to nie jest pismo dla pana niestety, tylko dla policjantów. No ale dobrze, dam pan dokończyć. Rozmawialiśmy o tym problemie, co pan ostatnio nam przedstawił. Tak. Zgodnie, miał pan oczywiście swoją rację. Jak pana poinformowaliśmy, miał pan prawo, że skargę na to. Nawet bardzo proszę, trzeba było to zrobić. Przyszło do komisariatu pismo, które właśnie wytłumacza nam tą, powiedzmy, sytuację. Artykuł 129, punkt i, podpunkt 4, w odniesieniu do ustawy o wychowaniu w trzeźwości, z góry nie zakłada, że każdy jest nietrzeźwy, tylko prewencyjnie zezwala na korzystanie Nieprawda. Z tego oto urządzenia. W uzasadnionym przypadku. Jakiż to jest tutaj dzisiaj uzasadniony przypadek? Mogę dokończyć. Tak. W uzasadnionym przypadku. Nikt nikogo nie osądza, ale ze względu na to, że jest duża liczba... To nie jest uzasadnienie. To jest już pan kluczy, bo nie ma takiego zapisu w ustawie. Proszę pana, ja tylko panu mówię, na jakich dyspozycjach ja działam. Ale proszę pana, a mnie nie interesują dyspozycje pana szefa. Mnie interesuje prawo, które mnie obowiązuje. A tam nie ma nic, że pan może mnie prewencyjnie badać alkomatem. Pozwoli pan, że sobie zerknę nawet. Bardzo proszę. Weź już pan. Nie chcę być gołosłowny. Jeszcze nawet sobie poczytałem na temat tego magicznego pisma, które dostałem, żeby pan, żeby nie było. Ale pan mi tutaj szuka w tej chwili artykułu ustawy, a nie pisma, bo pismo to jest od pana szefa do pana, jak pan powiedział, a nie do mnie. Dokładnie. Więc mnie ono nie interesuje w ogóle. To jest mądrzejszy niż ja to robił. Nie, no to w takim razie to ma być pismo do mnie, a nie do pana, bo to jest pana polecenie. Pan wykonuje, ja to rozumiem, tylko że ja nie muszę się z tym zgadzać. No, tylko że niestety ja mam dalsze dyspozycje, że wtedy osoby są, mają być, które się nie zgodzą na to badanie, tak? Zatrzymywane i doprowadzane na badanie krwi niestety. No to ja poproszę o podstawę prawną takiej akcji, bo jak nie, to jedziemy na Iławską i będziemy tam wyjaśniać. No mówię, artykuł 129. No to on nie wyjaśnia. Czwarty. No i tam jest zapisane wprost, że policja ma prawo badać trzeźwość w uzasadnionym przypadku. No. Jaki to jest uzasadniony przypadek? Uzasadniony przypadek, zgodnie z ustawą, to jest popełnienie wykroczenia, no oczywiście, to jest spowodowanie kolizji. No, słucham pana, jakie popełniłem wykroczenie, bądź jaką kolizję spowodowałem? W tym momencie ja panu tłumaczę to, co mi przedstawiono i na jakiej podstawie mam działać. Czyli po prostu na siłę robicie kontrolę bezpodstawnie, bo nie ma pan podstawy prawnej. Ja panu powiedziałem podstawę prawną taką, jaką mi... No to panu mówię. No sam pan mi przyznał rację, że musi być uzasadniony podejrzenie, że ja jadę pod wpływem. No to słucham. Prewencyjne wychwytywanie kierujących, którzy po prostu... Ale nie ma czegoś takiego w ustawie prawo o ruchu drogowym. No panu mówię, do czego mnie odnoszę, do czego ja się odnoszę. No to ja panu mówię, że tam jest wprost napisane, ale to pismo nie ma znaczenia. Absolutnie, no bo nie ma. Niestety ma. No to dobra, to jedziemy na Iławską. Ale ja nie mogę jechać na Iławską. No to nie wiem, to mnie gońcie, bo ja jadę na Iławską złożyć skargę. No to proszę bardzo. No to jadę, to do widzenia. Proszę, bo pan nie ma podstawy mnie zatrzymać. Proszę państwa, właśnie mieliśmy przykład, jak policja bezpodstawnie próbowała wymusić na mnie poddanie się badaniu alkomatem. Kiedy powiedziałem policjantowi, że znam przepisy, nie potrafił z tego wybrnąć. To był przykład próby upodlenia obywatela przed wielce czcigodną władzą. Tak działa policja, traktując w ten sposób kierowców, tak działają urzędnicy skarbowi, traktując w podobny sposób przedsiębiorców, którzy są z góry traktowani jak potencjalni przestępcy skarbowi. Proszę państwa, to jest totalitarny kraj. Jeszcze trochę i na ulicy będziemy zatrzymywani i będzie bezpodstawnie sprawdzane, co mamy w kieszeni i w torebce. Jeszcze trochę to władza będzie chciała nam mówić, jaki kolor gaci mamy nosić. Proszę państwa, idzie to w bardzo złym kierunku, a ja nie mam zamiaru się temu poddać. Co i wam sugeruję?
nie ma czegoś takiego jak rutynowa kontrola trzeźwości na drodze. Nie ma absolutnie żadnego przepisu prawa, który by policjanta upoważniał do tego, żeby zatrzymać was, kiedy jedziecie zgodnie z przepisami i zmusić do tego, aby dmuchać w alkomat. Policjant zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, która odsyła w tej kwestii do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, te ustawy mówią wprost, że policja owszem ma prawo badać trzeźwość kierowców, ale tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierowca mógł prowadzić pod wpływem alkoholu. To jest w sytuacji, kiedy kierowca popełnia jakieś wykroczenie drogowe bądź powoduje jakąś kolizję drogową, a nie w sytuacji takiej, że jakiś kmiot zatrzymuje mnie na ulicy, kiedy ja jadę zgodnie z przepisami i chcąc nabić sobie statystyki, podkłada mi jakąś oplutą przez kogoś wcześniej rurę i każe mi dmuchać. Nie zgadzam się na takie traktowanie obywatela i zachęcam was do tego, abyście również nie brali w takich szopkach udziału.